Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest sobota, 15 kwietnia 2023 roku i jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym udaję się na wypad do Województwa Pomorskiego. Nie będę póki co zdradzał, jakie są moje tutaj konkretne plany. Zobaczycie, co tym razem wymyśliłem. Mogę tylko powiedzieć, że ten wypad zapowiada się bardzo ciekawie. Czekam teraz na pociąg regionalny Świnoujście pod Szczecin Główny, planowany odjazd o godzinie 6.23. Tym pociągiem udam się do stacji Szczecin-Dąbie, gdzie przesiądę się na pociąg Intercity Gryf racji Szczecin Główny, Olsztyn Główny i tym pociągiem udam się do stacji Gdynia Główna i w Gdyni przedstawię Wam już moje dalsze plany. Czekam więc na przyjazd do Egio.
Jestem na stacji Szczecin-Dąbie. Czekam teraz na przejazd pociągu Intercity Gryf. Planowany jest o godzinie 7.31, czyli tak za jakieś 45 minut. W międzyczasie przyjedzie tutaj pociąg Intercity Mewa na Cieś Świnoujście, Warszawa, Gdańska oraz będzie również kilka składów Regio, więc je nagram i czekam na przejazd mojego pociągu Intercity Gryf. Znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 13, 12 znajdują się na końcu składu pociągu. Pociągu w wagonie numer 16. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. No i tak jak widzicie, mamy ciekawe zastępstwo za Gryfina. Lokomotywa EP09007. Przyprowadziła tutaj skład pociągu Intercity Mewa. Zaraz nagram jego odjazd. Wjeżdża pociąg Regio Rega dla Cieś Szczecin Główny Koszalin. EN63H002. No i tutaj wjeżdża jakiś skład Regio. Zaraz zobaczymy, co to jest. ED78026 i ED78028. Pociąg Regio dla Cieś Kostrzyn, Szczecin Główny. Wjeżdża pociąg Regio relacji Szczecin Główny, Piła Główna. SA136009. Wjeżdża pociąg Regio relacji Szczecinek, Szczecin Główny. EN63H010. Wjeżdża pociąg Intercity Gryf relacji Szczecin Główny, Olsztyn Główny.
EP07479. Wsiadam więc do niego i jadą do Gdyni. Szalin, Słupsk, Lepot, Gwajkanowo, Lubia, Gdynia, Gównek, Sopot, Gdańsk, Oliwa, Gdańsk, Rzeszy, Gdańsk, Główny, Tczew, Malbot, Mielno, Pasek, Bodok, Morze, Zachodzie i Stacja Nacjonalna, Morze, Główny. Przypomnę Państwu, że obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. W trosce Państwa zdrowie i bezpieczeństwo prosimy się o zapoznanie z informacjami z Słupskiem przy wagonach. Dużna Kotorska z Szumotu w czasie całej podróży, przy wagonie Kotorskiej znajduje się w wagonie numer 12. Najbliższy rozchodowy po prostu pociągu na stacji Stargard. Dziękujemy za uwagę i życzymy bardzo przyjemnej podróży.
Nie mam pojęcia, bo jaka jest obecnie forma wieczna, czy to jest idealna, bo na przykład jest pani powiedziała, że pani chyba się tak zastanawiam, więc czy od razu może jest tego typu, że od razu stawiają na nogi, na razie każą podpić, wiesz, to jest po wtedy na przykład tak, że ja mam podniesiony jeden taki, nie wiem, że mogę nie wybudować z podłoża, ona była taka trochę odciążona. No pogoda jest, nie będziesz to, o, można będzie się przespać. Ile tam płyniesz? Nie, nie, samolotem. Proszę? Samolotem. Samolotem? No. Nie lepiej co? Tanie. Nie wiem, dłużej. Na tym, że... W sumie jak do Szczytna, w Szczytnie otworzył ten port, to do Szczecina sobie, ale ta sama droga. Musiał do Szczecina, bo do Szczytna. Następnie powiedział po stacji Lębotka. Tak, reszta. Ciągle jest dobrze jeżdżę. No, to jest tak. Tak jak to...
Jestem na stacji Gdynia Główna. Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. Tutaj po prawej mamy Flirta ED160023, który skończył bieg jako pociąg Intercity Kociewie w racji Łódź Fabryczna Gdynia Główna. O, właśnie się odstawia Flirt. Tutaj mamy Pomorskiego Impulsa N90005. Odjedzie rady jako pociąg regionalny Gdynia Główna Elbląg. No nic, zobaczymy, co się uda tutaj złapać. Wjeżdża pociąg Regio relacji Malbork Gdynia Chlonia. EN 57 11 84. Wjeżdża pociąg Regio relacji Smętowo Gdynia Główna. EN 57 12 47. Wjeżdża pociąg SKM relacji Wejherowo Gdańsk Śródmieście. EN 57 18 27. I EN 57 17 29. Wjeżdża pociąg SKM relacji Gdańsk Śródmieście Gdynia Chylonia. EN 57 17 57. I EN 57 17 58. Odjeżdża pociąg Intercity Heweliusz relacji Gdynia z Główna Wrocław Główny. EP09003. Thank you.
wjeżdża pociąg Intercity Parsenta relacji Łódź Fabryczna Kołobrzeg. EU 160 029. Wjeżdża opóźniony około 15 minut pociąg ekspres Intercity Wysocki relacji Katowice - Gdynia Główna. EU 160 014. Wjeżdża opóźniony około 20 minut pociąg Intercity Mieszko relacji Wrocław Główny - Gdynia Główna. EU 160 023. I odjeżdża pociąg EIP dla CI Gdynia Główna - Kraków Główny. ED 250 013. Wjeżdża pociąg Intercity Rybak relacji Białystok - Szczecin Główny. EP 07534.